Halo, halo, no co tam wujek trzeba? Siema młody, sprawa jest taka na szybko. No co tam trzeba, gadaj. Kurde mać, naprawiłem kumuruna, to się 900 zepsuła i nawet beli krową nie mam jak wystawić. Ało, no kurde, co ty gadasz? Ty to masz serio pech, jakaś klątwa na tobie. A weź nie gadaj nawet, wszystko mi idzie jako tako, a ta gospodarka to ni hu hu. No ale co ja ci pomogę, no? Ja to w mechanikę, wiesz, niezbytnio, nie? Nie, ja nie chodzi o to, ja sobie poradzę. Tylko byś mi przyjechał z tym dziobakiem belę wystawił, bo ręcznie to ja się zamęczę ją tam zapchać. A, no dobra, no tak ci mogę pomóc, jasna sprawa, ale ten wujek trochę będziesz musiał poczekać, bo ja tam mam siewnik chyba postawiony przed tym dziobakiem. Zanim to wyciągnę, to trochę mi zajmie, nie? To tak do pół godzinki, plus jeszcze do ciebie dojechać, no to nie wiem, z 50 minut. Dobra, młody, na spokojnie, z głodu przez godzinę nie zdechną, tam się nie śpiesz, abyś dziś zajechał. Dobra, no to ja akurat łażę po podwórku, zaraz wezmę i tam będę szykował wszystko. To za niedługo wpadnę, no. No dobra, siema młody, do potem. Witam was wszystkich w kolejnym vlogu na moim kanale. I ogólnie, no to dzisiaj miała być szybka akcja. Specjalnie szybko wydoiłem krówki, dałem im żreć. Mówię, wsiadam do 30, biorę rotacyjno i lecimy kosić żyto. No bo już jest środek maja, no i powoli trzeba się brać za te kiszonki. Ale zadzwonił do mnie wujek i wujek mówi, że mu się ciągnik, z którym zepsuł. On to ma pecha, bo jak nie kumurun, czyli ten MTZ, to teraz się zepsuł ciągnik z turem. No i zadzwonił właśnie, że się ten ciągnik zepsuł i czy bym mu nie wstawił belki dla krów, żeby do żercia miały. No a ja oczywiście się zgodziłem, no bo z wujkiem się dobrze żyje, wujek często też mi pomaga, więc no ja mu też oczywiście muszę pomóc. Ale teraz mamy tu taki troszkę problem, bo muszę ten zestaw uprawowo-siewny stąd wyciągnąć, żeby się dostać do tych wideł. Ogólnie możecie napisać, jak to się u was nazywa, bo u mnie to się na to mówi dziobak, na takie konstrukcje na tył. Możecie napisać jak u was, bo w sumie jestem ciekawy, bo wiem, że nie tylko ludzie z Podlasia mnie tu oglądają. No to co, no chyba bierzemy się do pracy, podepnę sobie do 60 to wystawię, ale nie, najpierw zrobimy coś innego, najpierw to wsiądziemy do ciapka i ciapkę sobie zapniemy od razu do rotacyjnej, bo on będzie mi tutaj troszeczkę przeszkadzał. O, pita, to pali za każdym razem, no. Za każdym razem mówię, że on pali od strzała i nic się nie zmienia. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. Że nie będzie w końcu tak, że ja tu z kamerą wejdę, powiem, że pali od strzała, o no. Nie będzie się odpalić. Ale to chyba jedyna opcja to, żeby paliwa nie było. Dobra, podjedziemy sobie, już będę miał zestaw przyszykowany chociaż. O kurczę, cofniemy sobie jeszcze troszeczkę. Teraz będzie idealnie. Kurde, nie sięgnę do tej wajchy. Trzeba podnieść. Ale nie, w sumie nie muszę podnosić. Opuścimy sobie i go zgaszę, niech sobie tu stoi. Już tu mi nie będzie przeszkadzał. I wsiadamy sobie do siątki. Odpalamy siątkę. No i trzeba ten zestaw wyciągnąć. I teraz jak ja go wyciągnę, jak ja go tam na wpych, że tak powiem, postawiłem. Tu jest tak napchane tego wszystkiego. No ale chcę, żeby jak najwięcej maszyn nie stało pod chmurką, no bo wiecie, no jednak mimo wszystko lepiej jak to gdzieś tam jest schowane. Nie ma takiej korozji i tak dalej. Deszcz na to nie pada. Słońce nie świeci i te wszystkie elementy korodujące się tak szybko nie robią. Dobra, czekaj, to tu zapnę. No zapnę. O, tu teraz ledwo wejdę znaczy. Dobra, podniesiemy sobie. O, no właśnie, troszkę się boję pierwszych testów w tym zestawie. Dlatego, że no może być mały problem, dlatego, że jest to dość ciężkie. Dobra, wyjedziemy sobie. Boję się, że będzie tak, że trzeba będzie o dwójkę ciągnik pożyczać. Albo coś na szybko kupywać, no ale zobaczymy. A jak nie, to turbo do siątki założymy, możecie pisać w sumie, czy to jest dobry pomysł. Dobra, postawimy sobie to tu. Odepnę. Tam kostki jakoś mi się myślę, że uda wziąć tu bez problemu. Odepniemy sobie. I bierzemy nasz dziobak. Wiecie co, zamknę drzwi. Chociaż może nie, może się zmieszczę. Może ich nie ale nie, lepiej nie. Bo zaraz się zapatrzę i drzwi zostaną na podwórku. Teraz wakacje to by tam nie przeszkadzało, ale potem jak jesienne orki czy coś, to jednak ta kabina szczelna to dobra sprawa, wam powiem. Dobra, czekajcie. Dobra, otworzymy sobie. I zapinamy sobie dziobaka. Przewód trzeba od razu zapiąć. No tutaj taka konstrukcja przez nas wymyślona, w sumie właśnie przeze mnie i przez wujka. No i no sprawdza się to. Wiadomo, kiszonkę tak trochę przypał tym brać, boję się podnosić, no bo jednak 60 nie jest zbyt ciężka i to, a to daleko wysunięte jest i mogą być problemy. Ale dobra, wiecie co?
Klasycznie chyba widzimy się, jak będę już u wujka. Albo jakiegoś coś wam tam nagram, zobaczymy. Siema wujek, przybywam z pomocą, jak chciałeś. Siema młody, dzięki dupę mi ratujesz. Ale wujek, widzę, że coś działasz, naprawiasz cały czas. A no kurde działam, jak nie jeden to drugi. Pompa od tura siadła i po robocie. Beli podnieść nie można nawet. No ja ci wujek współczuję, co do ciebie nie przyjadę, to ty coś tutaj klepiesz. Jak nie Kumurun, to teraz 900, wcześniej Belarka, FMZ-ka. Ty cały czas coś tutaj klepiesz, ty się może na mechanika przebranżów. Będziesz lepiej na tym wychodził. Nazbierałem tego dziadostwa. I teraz spać spokojnie nie mogę, bo się zastanawiam, co się następne zepsuje i skąd pieniądze wziąć. No wujek, ale powiem ci, że ta 900 jak na ciebie, to akurat zadbana w miarę. Widać, że dopiero kupiłeś. O, ty młody, nie bądź taki cwany. Ja o maszyny dbam, tylko tego nie widać. Haha. No wujek, dobrze powiedziałeś, że tego nie widać. Ale ogólnie obejrzę sobie, zobaczę co i jak ona tutaj, jak ona wygląda. Nie no, sprzęcik fajny, mało się psuje. A wygoda na pewno większa od Kumuruna. No ty, chyba gorzej niż w Kumurunie to już nie ma w niczym, może w ruskim czołgu. Ale no, Kumurun to akurat za wygodny nie jest. No ta, ale lepiej było takim czymś robić niż koniem orać. No to, to na pewno no. Ale ten, ogólnie no co, wystawię ci to belkę i ja spierdzielam, bo ja muszę żyto kosić. A właśnie, wujek, jak już jestem, jutro byś dał radę podlecieć, zbelować, jak już masz naprawionego Kumuruna? Bo no pewnie będzie już trzeba tak po południu to belować, zwijać. No młody, mogę od wieczora wpaść po porządku, to od razu z ojcem potem posiedzę, jaką flaszkę przy zbieraniu wypiję. No i dobre, no to ja zaraz pojadę z koszy, akurat do jutra to przeschnie trochę, potem się w wałki pograbi, będzie na ciebie czekać, nie będę tego wcale przewracał. Dobra młody, to dawaj działamy, ja jeszcze chcę dziś do wieczora tą pompę wsadzić. Dobra, to wstawimy na szybko wujkowi to belę i spierdzielam kosić. Dobrze wujek się zgodził w ogóle, żeby przyjechać sprasować. Bo już myślałem, żeby tam jechać do takiego znajomego, trochę dalej się spytać, czy mi właśnie by nie poprasował. Ale jak wujek naprawił Kumuruna, to elegancko wszystko będzie już teraz dogadane. Zobaczymy, belki nie ciężkie. Nie, no jak widzicie, no fajnie to działa nawet, zaraz wam może nawet wyjdę, pokażę. Dopóki belki są lekkie, to nie ma problemu, nie? Najgorzej jakąś kiszonkę, czy trochę mokrzejsze siano wziąć z tym. No bo jest problem, że już ciągnik przeważa, no jest to dość daleko wysunięte. Czekajcie, wstawię mu tutaj. Dobra. No wygląda to tak. Pewnie więcej zobaczycie, jak będę jakieś belki sobie zbierał tym. Nie wiem, czy kiszonkę będę tym zbierał, no raczej wątpię. Myślę, że dopiero jakieś sianko, jak będziemy belować albo słomę, to tym będziemy zbierać. Będę musiał właśnie wykminić, do kogo tu iść, żeby mi pomógł pozbierać te belki. Ale co? Widzimy się pewnie już na gospodarstwie, już teraz nie będę wam timelapse nagrywał w drugą stronę, bo to bez sensu. Po prostu zrobię cięcie i widzimy się na gospie. Dobra, ja jestem na gospodarstwie i co, przesiadamy się do 30 i lecimy kosić żyto. Wiadomo, no trzeba to dzisiaj zrobić. Też tak jak właśnie z wujkiem gadałem, raczej chyba nie będę tego przewracał. Myślę, że to sobie podeschnie w wałkach najwyżej. Pojadę dzisiaj z koszy, jutro z rana pojadę pograbię w jakieś takie mniejsze wałki i myślę, że zanim wujek wieczorem przyjedzie, to już będzie na tyle ta masa sucha, że no będzie w sam raz po prostu na kiszonkę. Też muszę rozkminić, kto mi to owinie. No ale to będę się martwił jutro. Kilka osób tutaj we wsi owiarkę ma, może ktoś pożyczy. Ale też przydałby się ktoś z ciągnikiem, z turem. Zobaczymy, może wujek naprawi 900, to wujek by przyjechał tym 900 to jeszcze poładował te belki. Zobaczymy, coś będziemy kminić. Ale co, no widzimy się na polu. Lecz nie wiem, czy mnie na to stać. Widziałem ten.
Dobra, ja już jestem prawie na polu. Kilka ujęć wam tam nagrałem, więc pewnie coś się fajnego z tego zmontuje. Ale ogólnie też chciałbym was prosić już tak w trakcie odcinka, jeżeli ktoś mnie jeszcze oczywiście ogląda, to żebyście zostawili to łapkę w górę i tego subskrybera, bo lecimy po 20 tysięcy. No fajnie, po prostu by było, jeżeli byście zostawili tą łapeczkę, bo mnie to motywuje. Nic z tego nie mam, a chociaż fajniej mnie się to dla was montuje i nagrywa. Więc no, a czekajcie, może żebym wałek założył, by się przydało. No i uwaga, ciapaje trzeba tu przepalić delikatnie. Dobra. Rozbujać. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo to trochę głośno będzie teraz. O. Dobra. Ruszamy. Oj, kosimy elegancko. No ciapkiem troszkę wolniej będę to robił, jak 60, wiadomo. Czekaj, to był tylko jakiś kamień. 60 trochę szybciej bym jeździł. Aczkolwiek myślę, że ciapek też sobie da radę. No chcę, żeby troszkę było tym, troszkę tym robione. Żebyście się po prostu nie zanudzili jednym ciągnikiem. A żeby też i oba były używane, co nie. Też myślę, że jakieś ujęcie sobie fajne porobię z tego koszenia, gdzieś tutaj GoPro przyczepię. Nie wziąłem magnezu niestety ze sobą, więc nie będzie żadnych ujęć z kabiny ani gdzieś tutaj, bo się boję, że mi spadnie. Zapomniałem na szybko tego wziąć, no ale coś będę kminił innego. Statyw sobie rozstawię, najwyżej jakieś tam ujęcia wam z zewnątrz ponagrywam. No ładnie to idzie. Szczerze nie spodziewałem się, że ciapek będzie tak fajnie sobie latał. Piątko na spokojnie, więc no ja w szoku. Myślałem, że czwórka i to maksymalnie, a tu piątka i idzie. No z tego żyta mam nadzieję, że tych belek będzie troszeczkę. No zawsze to pasza, co nie? A tej paszy jest potrzebne jak najwięcej. Choć na razie to tak po pokosach to nie za dużo one są. Ale zobaczymy, no mam nadzieję, że serio będzie troszeczkę tego, tych belek tutaj. Muszę też z ruskiej beurty zdjąć, chociaż nie wiem, czy będę zdejmował, czy tylko sobie otworzę. Bo na żniwa to zazwyczaj zdejmuję, bo mnie denerwuje to, że ta burta się obija. Opony kaleczy. Ale no teraz w sumie co tutaj będzie, z dwie przyczepy maksymalnie, to może nie będę zdejmował, zobaczę. Wszystko się okaże jeszcze. Dobra, zobaczymy tutaj, jak sobie będzie leciało. Myślę, tutaj trochę jest większe to zboże, w sensie bardziej gęste. Ale też daje radę, więc myślę, że luksusowo sobie da radę. Jak widzicie, jeszcze tutaj raz wykosiłem orkanem poza odcinkami, dlatego że no po prostu żercia dla krów było trzeba. Ale dobra, no ja sobie będę kosił, a wy obejrzyjcie sobie właśnie to. Dobra, ja już skończyłem jakby tą pierwszą część, jeszcze ta druga i koniec. W miarę szybko to poszło, elegancko tutaj o. Jeszcze mijaka zrobiłem. Co, skusimy to drugo i będę już kończył pewnie ten odcinek. Czekajcie, no w sumie może nie złapię kamienia na drodze. No tutaj ta mniejsza część, aczkolwiek szczerze wam powiem, że nie wiem, czy ona jest powierzchniowo mniejsza, krótsza, o tak opowiem bardziej. Bo to ona jest szersza tutaj, a tam to taki clean. Zawsze orać ciężko tam to jest, aczkolwiek no jakoś tam powoli się zawsze to zmaltretuje. Też chciałbym tutaj obornik teraz rozwieść, ale nie wiem, czy to zrobię, czy zdążę, bo jeszcze pewnie tutaj kukurydza zostanie posiana. Też muszę kogoś znaleźć na usługi. No w tym roku troszkę kasy pójdzie na te usługi, bo to i za ziemniaki jeszcze muszę zapłacić i za właśnie usługi, za pewnie prasowanie, ale tam wujkowi to się flachę postawi i ropy wleje i się dogadamy.
No ale jak ktoś przyjedzie siać tą kukurydzę, no to trzeba będzie to płacić. Więc troszkę kasy utopię. Ale myślę, że po żniwach się odkuje. Plus jeszcze oczywiście mleko cały czas, więc nie jest źle. Co, widzimy się jak już skończę do końca. Dobra widzowie, ja stwierdziłem, że już w sumie na dzisiaj to skończę. No bo to same nudne jeżdżenie w koło zostało, więc no nie będzie nic ciekawego. Widzimy się zapewne w kolejnym odcinku. Będzie fajna akcja, właśnie grabienie, prasowanie, wujek, ojciec i tak dalej, więc wszyscy jak się spotkają, to myślę, że będzie wesoło na tym polu. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemano!